Świętego Wielki Dom, o Chryste swej hojności, dzieciom dary dałeś skarb, nadziei i miłości. Najświętszej Trójcy wieczną cześć, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Tam, gdzie jest biskup, tam jest Kościół. Dziś Kościół Bielsko-Żywiecki gromadzi się w osobie następcy apostołów księdza biskupa Romana. Cieszymy się z jego obecności, bo pragniemy poprzez wspólną modlitwę umocnić się w wierze. Polecamy Panu Bogu wszystkie nasze intencje, naszej parafii. Pragniemy, aby ten czas każdego z nas przybliżył do Pana. Jest jedna godzina, najważniejsza w całym tygodniu. Z jednej strony na tą godzinę, która dzisiaj, teraz trwa, przychodzimy po minionym tygodniu, przynosząc ze sobą dziękczynienie, dobrą pamięć o doznanej łasce, o udanych sprawach i chcemy rzeczywiście w czasie tej Eucharystii dziękować za to, co było. Ale równocześnie ta Eucharystia tej niedzieli jest otwierająca nas na przyszły tydzień. Usłyszymy Słowo Boże, którym powinniśmy żyć w kolejnych dniach. W czasie tej Eucharystii będziemy modlić się w różnych naszych sprawach, z którymi przychodzimy, które nas czekają, które mogą być radosne i trudne i prosić, abyśmy czynili to, co Bogu się podoba w każdym dniu, korzystając z tej mocy, tej Eucharystii, która dziś staje się na tym ołtarzu przez uobecnienie męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Gromadzimy się jako lud wierny. Lud, który zna także swoje słabości i chcemy wspólnie, najpierw w sercu przed Bogiem, uznać naszą słabość, grzech, niedomaganie i chcemy wyrazić, że jesteśmy słabi i grzeszni słowami i prosić wzajemnie o zmiłowanie Boga dla nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga życzę.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego stąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi ledwo tleniącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się, ani nie złamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie. Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto Słowo Boże. Pan zeszle pokój swojemu ludowi. Pan zeszle Daj
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Oto Słowo Boże. Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo tak się godzi nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się przed Nim niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy. Oglądając bardzo posuniętego w latach papieża Franciszka podczas ostatniego pogrzebu papieża seniora, Benedykta, przypomniałem sobie, jak w 2016, kiedy był na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, jak pełen był dynamizmu, świeżości umysłu. Lata, wiek robią swoje. Ale właśnie chcę nawiązać do jego pobytu w Krakowie w 2016 roku. Zwyczajem kolejnych papieży, którzy przybywali do Krakowa,
było to, że wieczorem o 21, czasami trochę później, tłum gromadził się przed domem czy kurią krakowską, w której zatrzymywał się i nocował papież i czekał, aż papież wyjdzie do nich do okna i będzie rozmawiał. Papież Franciszek wyszedł także wtedy do tego słynnego okna i wygłosił stosunkowo krótką katechezę, ale taką, która bardzo zapadła tym, którzy słuchali jej. Mówił wtedy o trzech słowach, które mogą uratować małżeństwo i rodzinę. Mówił tak, że to są trzy słowa, bardzo ważne. To jest proszę, to jest dziękuję, to jest przepraszam. I rozwijał, co to znaczy. Pozwolę sobie przywołać te jego myśli, może ilustrując je także innymi słowami, albo też innym przykładem. To słowo pierwsze to jest proszę. Włoskie słowo w tym miejscu użyte oznacza taką raczej zachętę. Proszę, mówi się i trzyma się słuchawkę przy uchu. Proszę, to jest, co mogę dla Ciebie zrobić? Proszę, czy może coś zrobimy? I mówi, jak bardzo ważne jest, żeby w małżeństwie wszystko robić razem i wszystko, żeby było uzgodnione. I mówi, jak bardzo to cementuje więź męża, żony. Mogę dodać, że także bardzo ważną jest rzeczą, kiedy rodzice zachęcają do dziecka. Zachęcają dziecko, żeby się zaangażowało, dając przykład. Kiedyś odwiedziłem mojego przyjaciela ze szkoły i przed domem ze swoim synem robili, bo była to jesień, karmnik dla ptaków. Chłopiec był mały, może 5 lat miał, może 6, ale z wielkim zapałem walił młotkiem w kolejne gwoździe, które jak na złość się krzywiły, nie chciały wejść w drzewo, ale ojciec mówił mu, nie martw się. Następnym razem będzie lepiej. Wyciągali to, ten gwóźdź, taki, który już się do niczego nie nadawał. I potem mówił, syn musi widzieć mężczyznę w swoim ojcu, który coś robi, który troszczy się. Moglibyśmy karmnik kupić w sklepie, ale to będzie karmnik, który żeśmy razem zrobili. A potem w szkole, tej klasie zerowej, będzie mógł się pochwalić, że zrobił coś wspaniałego. Statusiem zrobili karmnik. Nieraz możemy w małżeństwie czy w rodzinie podejmować rzeczy, które nam się wydają wspaniałe, genialne, najlepsze. Ale jest pytanie, czy ta druga strona, czy trzecia chce tego naprawdę. Jest taka bardzo ciekawa historia o takim idealnym małżeństwie, które szczęśliwie przeżyło 25 lat, jak mówili sąsiedzi, prawdopodobnie bez słowa kłótni. I w kolejną niedzielę jedli śniadanie w wielkiej zgodzie i szykowali się do pójścia do kościoła, ponieważ miała być msza święta z podziękowaniem za 25 lat małżeństwa. Mąż, bardzo kulturalny człowiek, kroił jak codziennie bułeczkę na pół. No i brał wierzch tej bułeczki. Kochanie, wiem, że to lubisz, to jest mięciutkie, to jest dobre, proszę bardzo. Ten rytuał powtarzał się przez 25 lat. Właśnie w tym dniu kobieta nie wytrzymała. Wybuchła. Słuchaj, w domu byłam jedyną dziewczyną. Poza matką. Chcieli mnie rozpieszczać moi starsi bracia. A ja powiedziałam, że chcę być twarda. I kiedy też mi tak dawali, właśnie to miękkie, to takie smaczniejsze, to takie delikatne, chciałaś, a ja właśnie lubię spód bułki. Walczyłam o to. A ty mi nie pozwoliłeś na to. Wystarczyło zapytać, proszę, czy może ci pasuje ta część? Zamiast pakować, że to na pewno musi być lepsze. Pierwsze słowo, które jest bardzo ważne.
Proszę, czy chcesz, czy to ci się podoba, czy może zrobimy razem? Drugie słowo, na które papież Franciszek zwraca uwagę, to jest słowo dziękuję. Zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Mówi tak, my dziękujemy najczęściej wtedy, kiedy otrzymujemy prezent, kiedy czasami ten prezent jest rzeczywiście bardzo okazały, kiedy okazja jest jakaś taka bardzo, powiedzmy sobie, zaszczytna i wtedy dziękujemy. A mówi, powinno się przede wszystkim dziękować za rzeczy codzienne. Za każdym razem, nie wie, nawet jeżeli ta czynność codziennie powtarza się 14 razy. Dodając do tego słowa dziękuję, słowo pochwały, zauważenia, że znowu pięknie podane, że znowu jest czyściutko zrobione. Zobaczyć, podziękować. To nie jest oczywiste, że ktoś musi w rodzinie to zrobić. Bardzo dziękuję. Wspaniale. Jak zwykle. Bardzo dziękuję. I znowu to buduje więź. Buduje i u tego, który te słowa wypowiada, bo w końcu się nauczy, co to słowo oznacza dziękuję i dlaczego. Ale także więź się buduje u tej osoby, którą się dostrzega. Jej trud cichy, nieodpłacony, niedostrzeżony. Dziękuję. Bardzo ważne słowo w każdej rodzinie, w każdym małżeństwie. I wreszcie papież Franciszek mówi, że trzecie słowo to jest przepraszam. Odwoływał się w wyjaśnianiu tego słowa do pewnie obyczajów włoskich, bo w takiej rodzinie się wychował w Argentynie, a może właśnie temperament argentyński bardziej się ujawnił. Mówił tak, mogą nawet talerze latać i to niekoniecznie tylko w kuchni. Ale kiedy się to skończy, kiedy tak popatrzymy na to, co leży na podłodze, nawet bardzo wiele naczyń, to trzeba przeprosić, to trzeba się pojednać. Nawet jeżeli się dygotamy z powodu jakiejś złości, gniewu, ze zdenerwowania. A jeżeli wtedy nas nie stać, to pamiętać, żeby na końcu tego dnia było bardzo przepraszam. Przytulić, powiedzieć, nie dałem rady. Teraz przepraszam. I powoływał się papież na takie piękne słowa świętego Pawła, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Wiemy, że słońce, kiedy nie mieliśmy zegarków, zwłaszcza tych naręcznych i tych na każdym miejscu, słońce wyznaczało koniec dnia. Słońce przypominało, że kończy się pewien czas i zaczyna się nowy. Żydzi do dzisiaj zaczynają dzień przy zachodzie słońca poprzedniego dnia. Nowy dzień, słońce zachodzi. I to bardzo ważne jest, żeby zakończyć dzień w pojednaniu, w zapomnieniu, w przeproszeniu. Żeby, broń Boże, nie zaczął się nowy dzień od przypomnienia sobie, co było poprzedniego złego, co mi leży na wątrobie, do czego mam żal, co się znowu powtarzało. Proszę, czy mogę, a może? Dziękuję, bardzo dziękuję i przepraszam. Bardzo przepraszam. To są słowa dzisiejszego Piotra, papieża. Ale mamy także piękne słowa, bardzo ważne dla tych, którzy mieszkają razem pod jednym dachem i tworzą rodzinę, i tworzą małżeństwo. Święty Piotr, pierwszy papież, zostawił nam takie zdanie bardzo ważne. Ważne. To także może umocnić każdą rodzinę. Mianowicie pisze tak święty Piotr, nie przeklinajcie się wzajemnie, ale błogosławcie. Uświadomię sobie najpierw znaczenie tego słowa przeklinać. Pewnie zwykle dorośli, ale także dzieci, kiedy ktoś mówił, że przeklinałem, to zwykle mamy na myśli, że używałem słów nieprzyzwoitych, brzydkich, jak mówią inni,
albo na literę K, albo jakieś inne litery. Nie powinniśmy tego robić. To jest zaśmiecanie języka. To jest coś, co szpeci tego, który mówi przede wszystkim. To czasami jest takie, jakby komuś brakowało słów kulturalnych, właściwych, którym coś chcemy powiedzieć. Ale święty Piotr miał na myśli coś gorszego niż używanie nieprzyzwoitych słów. Mianowicie w tamtej kulturze starożytnej, w Izraelu, w Rzymie, w Grecji, na Bliskim Wschodzie, istnieje coś takiego, co lepiej nazwać złorzeczeniem. Złorzeczenie. Sama nazwa wskazuje, że chcemy zło życzyć komuś. Życzyć komuś złego. I rzeczywiście, w naszym przypadku przeklinanie to jest używanie takich przerywników, jak możemy powiedzieć. Ale tam bywa tak, a bywa także i u nas, że naprawdę chcemy dowalić komuś. I człowiek w złości, w gniewie, jak nie wie, co powiedzieć, to zaczyna nagle wyciągać coś, żeby to ci się stało, żeby to spotkało ciebie, żeby to na ciebie przyszło. Nieszczęścia same się wymienia. A tam jeszcze, w tamtej kulturze bywało, że się przyzywało różnych bogów, duchy złe, moce jakieś piekielne, żeby temu człowiekowi się naprawdę stało coś złego. Nie przeklinajcie się wzajemnie. Nie złorzeczcie sobie nawzajem. To chce nam powiedzieć święty Piotr. Nie wolno. Jak ktoś, kto jest mężem, żoną, miałby usłyszeć złorzeczenie, życzenie zła, z przywoływaniem jakichś mocy dziwnych. Zamiast tego święty Piotr pisze, ale błogosławcie się. Błogosławienie jest przeciwieństwem tego złorzeczenia, tego przeklinania. Polega na tym, że człowiek wypowiada słowa, za którymi jest w sercu wielkie pragnienie i przyzywanie Boga, żeby tak się stało. Tylko dobro. Niech cię Pan błogosławi. Niech cię strzeże. Niech opromieni cię swoją łaską. Niech ci da pomyślność. Niech ci da dobrych przyjaciół. To jest życzenie dobra. Jest taki zwyczaj, chyba zawsze, że kiedy ksiądz ma odprawiać pierwszą mszę świętą swojej rodzinnej parafii, to najpierw w domu ten ksiądz, dopiero co wyświęcony, prosi swoich rodziców o błogosławieństwo. Normalnie to ksiądz błogosławi. A jednak oni pochylają się nad nim, on klęczy przed nimi. Czasami mają jakiś tekst przygotowany z jakiejś książeczki. Czasami wypowiadają od siebie, z serca słowo, żeby Pan błogosławił we wszystkim. I w ludziach spotykanych, i w wydarzeniach, i w tych zadaniach, które na niego czekają. I żeby błogosławił mu i pomógł mu przejść przez chwilę trudną. Bywa, że dziecko jedzie gdzieś na dłuższy czas z domu i matka przytula go, robi znak krzyża na czole i mówi, żebyś go, Panie Boże, chronił od wszelkiego zła. Żeby gdzieś nie wpadł w jakieś złe ręce. Żeby jakieś nieszczęście się nie przydarzyło. Żeby zdrowie wrócił do domu. Robi znak krzyża na czole z wielką ufnością, że Pan Bóg się zaopiekuje tym dzieckiem, kiedy jej nie będzie blisko. Moi drodzy, to wszystko mówię po to, abyśmy dzisiaj, teraz, w tym Kościele, tak jak jesteśmy, w tych rodzinach, które tworzymy i które przyszły, ale także odwołując się do tych, których nie ma, bo wyjechali, bo są gdzie indziej, bo nie przyszli teraz. Chcemy sobie w naszej rodzinie błogosławić. Za chwilę wyjdziemy z naszych ławek i spróbujemy się odnaleźć, stworzyć jakiś taki pół, okrąg. I najpierw będą rodzice, co jest bardzo naturalne, błogosławić swoje dzieci. Słowami, które są napisane, które są piękne, które wyrażają najlepsze życzenia wobec dziecka. Żeby to Pan Bóg
czynił to, co potrzebne, dobre, pożyteczne, wspaniałe dla tego dziecka. Potem zrobimy coś może bardzo takiego niezwykłego, mianowicie dzieci będą błogosławić swoich rodziców. Może jak są małe, może na ławkę wyjdą nawet. No i teraz każdy próbuje sobie pomyśleć, co jest w naszej rodzinie takie bardzo naturalne. Czy się przytulić, czy przygarnąć głowę tatusia albo mamusia do siebie, czy mamusi do siebie. Czy stanąć obok, ale w każdym bądź razie sobie pomyśleć, że naprawdę chcę, żeby Pan Bóg błogosławił w tym wszystkim, co rodzice robią. I w pracy, której nie widzę, i tu w domu, i w naszych rozmowach, i w naszych spotkaniach. I żeby błogosławił rodzicom, żeby mieli czas na nas. I wreszcie będzie modlitwa także małżonków wzajemnie za siebie. Oboje jednocześnie będą prosić Boga dla tego drugiego, czy dla tej drugiej, o to, ażeby Bóg błogosławił im właśnie. Mamy przygotowane kartki. Możemy je zabrać później do siebie i znaleźć bardzo różne okazje w naszym kalendarzu rodzinnym, jakąś rocznicę, jakieś imieniny, żeby znowu się spotkać i znowu wziąć tą kartkę i spróbować też prosić razem, też błogosławić siebie nawzajem. Mam wielką prośbę, żebyśmy wstali i tak jak jesteśmy, nawet mogą być wielopokoleniowe rodziny, będzie mama się modliła i za dziecko, i za swoją mamę, jeżeli tutaj jest. Bardzo bym prosił, żeby nawet może jak jest wygodniej, wyjść sobie z ławki. Ministranci pewnie, jeżeli mają rodziców, to bardzo proszę, żeby znaleźli na kościele. Ministrantki też. A jeżeli nie ma, to może ksiądz proboszcz będzie adoptował na chwilę. Nie ma rodziców? No to byli o 9:00. Dobrze. Wiem, że są jeszcze inne msze święte. Mamy więc te teksty. Najpierw popatrzmy i znajdźmy taki akt powierzenia dzieci niepokalanemu sercu Maryi Panny i tą modlitwę i to błogosławieństwo będą wypowiadać rodzice. Chyba, że ktoś z chóru jeszcze zejdzie na dół albo ktoś wyjdzie na chór, żebyśmy się zgromadzili naprawdę gdzieś znaleźć, jeżeli wiemy, gdzie kto siedzi czy stoi, to po prostu, żeby się odnaleźć. O! Mamy szukają dzieci. Proszę bardzo. O, proszę. No mamy przebranego, nie wiem, czy to nie króla jakiegoś, albo... No proszę. Naprawdę. Nie ma rodziców. Naprawdę chcemy dobrze życzyć naszym bliskim. Popatrzcie się. Będzie błogosławienie. Można wejść z ławki. Słuchajcie, to jest pierwszy raz. Może być trochę oporu. Ale naprawdę chcemy szczerze prosić Pana Boga, dobrego Ojca, o błogosławieństwo. Jak dzieci są gdzieś na kościele, to jest jeszcze ksiądz wikariusz wspaniały, który też może się modlić nad nimi. Dobrze, zaczynamy. Bierzemy do ręki ten tekst. Proszę rodziców tym razem i modlimy się wspólnie. Ja może trochę będę nadawał tonu. Maryjo, chcemy się nauczyć od Ciebie, jak odpowiedzieć na nasze powołanie rodzicielskie. Dlatego powierzamy nasze dzieci, ich życie
ich teraźniejszość i przyszłość Twojemu niepokalanemu sercu. Maryjo, Ty stałaś się przybytkiem Ducha Świętego i wzorem chrześcijańskiego życia. Prosimy, ochraniaj nasze dzieci i broń je od wszelkiego zła. Pomóż im wzrastać w przyjaźni z Jezusem i krok po kroku odkrywać swoje powołanie i swoją misję w świecie i w Kościele. Pozwól również, abyśmy w każdej sytuacji naszego życia byli wiarygodnymi i pełnymi radości świadkami wiary. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Cię, Maryjo, o łaskę podążania wspólną drogą miłości dla naszych rodzin, aż do spotkania i zjednoczenia wiecznej radości w niebie. Amen. Bierzemy kciuk i tym kciukiem robimy znak krzyża na czole dziecka. Możemy go ucałować, uściskać, bo naprawdę chcemy dla niego dobrze. Jak to dobrze, że mama wzięła syna do zespołu. Jest kogo błogosławić. Teraz, drogie dzieci, niezależnie od tego, ile macie lat, bierzemy karteczkę i znajdujemy modlitwa. Modlitwa za rodziców pisze. Patrzymy, zwłaszcza ci, którzy umieją czytać, i sobie myślimy, czy przytulimy się do mamy, czy do taty, czy położymy na ramieniu naszą rękę. I wspólnie prosimy o to, żeby Pan Bóg błogosławił naszym rodzicom. Zaczynamy. Boże nasz Ojcze, dziękuję Ci za moich rodziców. Dziękuję za ich miłość i wszystko, co dla mnie robią. Podaruj im, proszę, zdrowie i długie życie. Obłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła. Proszę Cię, by nasza rodzina była odbiciem rodziny z Nazaretu, aby królował w niej Twój pokój, Twoja miłość i Twoja łaska. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Mamusiu, niech Bóg Cię błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tatusiu, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na Tobie i pozostaje na zawsze. Uwaga, nie używamy tego palca, tak jak do smartfonu, tylko kciuka. I robimy znak krzyża na czole mamy, taty. Jak to dobrze jest mieć rodziców. I teraz bardzo proszę, żeby małżonkowie, czy podadzą sobie rękę, czy obejmą się, będą prosić o błogosławieństwo wzajemnie dla siebie. Mamy już rodziców, mamy odpowiednią modlitwę. Jeżeli nie ma współmałżonka, to myślimy o nim, prosimy dla niego, czy dla niej, o błogosławieństwo tymi słowami, które teraz będziemy wspólnie odmawiać. Boże Ojcze nasz, błogosławimy Cię i dziękujemy za to, że stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo. Mężczyzną i kobietą stworzyłeś nas i chcesz, byśmy dzielili się miłością radosną i ożywiającą. Błogosławiony jesteś za owo tak, którym nas natchnąłeś, za zaufanie i przebaczenie, do których nas uzdalniasz, za Twoją obecność, która oświeca naszą więź w dni dobre i w dni złe. Boże wierny i hojny, prosimy Cię, naucz każdego dnia angażować się na nowo,
odmów naszą miłość, umocnij nas w wierności. Bądź z nami w godzinie zwątpienia, wtedy, gdy to, co w nas najlepsze, może osłabnąć bądź zniszczyć. Nasze pragnienie życia dla siebie wzajemnie i przekazywania życia. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, prosimy Cię za małżeństwa przeżywające trudności, za tych wszystkich, którym trudno jest odnaleźć się wzajemnie i żyć we wzajemnym zaufaniu. Wszystkim małżonkom i wszystkim rodzinom udziel dobry Boże Twoich darów jedności, płodności oraz wierności oraz Twoją radość na zawsze. Amen. I robimy znak krzyża na czole i wyrażamy naszą miłość wzajemną także. Moi drodzy, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, żeśmy tego dokonali. Zabieramy ze sobą te teksty do domu i bardzo, bardzo szukamy okazji do tego, aby się wzajemnie błogosławić, a broń Boże, żeby się nie przeklinać wzajemnie. Możemy wracać na swoje miejsca i zaczynamy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. Bogu, który w każdym z nas widzi swoje umiłowane dziecko, przedstawmy intencje naszych modlitw. Ojcze, polecamy papieża Franciszka, biskupów, obecnego tu biskupa Romana oraz kapłanów. Prowadź ich w posłudze, by z otwartymi i kochającymi sercami troszczyli się o wspólnotę Kościoła. Panie, prosimy Cię. Ojcze, prosimy Cię, by rządzący państwami, kierując narodami zgodnie z Twoją nauką, troszczyli się o to, by na świecie, a zwłaszcza w krajach ogarniętych wojną, zapanowały pokój i miłość braterska. Panie, prosimy Cię. Ojcze, prosimy Cię, prowadź do zdrojów swojego miłosierdzia tych, którzy w Ciebie nie wierzą lub Cię nie znają. Prosimy także o dar nieba dla dusz czyśćcowych. Panie, prosimy Cię. Panie, Ojcze, polecamy Ci ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Niech ogarnięci Twą wielką miłością sami nigdy nie przestaną Cię kochać. Panie, prosimy Cię.
ludzi ochrzczonych, niech będą dla innych ludzi światłem wiodącym do Chrystusa. Panie, prosimy Cię. Ojcze, polecamy Ci obchodzącą pierwszą rocznicę swoich urodzin Walerię oraz jej rodzinę. Niech wzrasta w łasce u Boga i ludzi, a jej bliscy niech będą dla niej przykładem wiary i miłości. Panie, prosimy Cię. Ojcze, prosimy Cię o potrzebne łaski dla naszej wspólnoty parafialnej oraz nas wszystkich tutaj zebranych, byśmy słowo życia głosili nie tylko ustami, lecz także naszymi uczynkami. Dobry Ojcze, wdzięczni za godność, którą nas obdarzyłeś w sakramencie chrztu i za wszelkie otrzymane od Ciebie dary, pokornie prosimy, abyś wejrzał na nasze modlitwy i pozwolił nam z ufnością przyjmować Twoją wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Twojej, na cześć Pana swojego imienia, a także na cześć nasz i całego świata. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna. Niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, który zgładził grzechy świata, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami i z Duchem Twoim, górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. Twój głos rozległ się z nieba, abyśmy uwierzyli, że Twoje słowo zamieszkało wśród ludzi. Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, dał świadectwo, że Chrystus, Twój sługa, został namaszczony i posłany, aby głosić dobrą nowinę ubogim. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. W
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Marcinem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako Baw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pan pomoże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Pan pomoże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Pan pomoże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.